Janusz Koziński. Mam przyjemność i honor być gubernatorem dystryktu 2310. To jest dystrykt obejmujący obszar całej Polski. Jest szczególny moment, prawda? Mamy wojnę, mamy działania wojenne, mamy agresora, któremu się przeciwstawiamy, mamy tłum uchodźców. Pomagamy ze wszystkich sił. Cała organizacja Rotary, a liczy ona na całym świecie ponad 2 miliony członków, patrzy na Ukrainę z bardzo dużą uwagą i na ile jest to możliwe, pomaga tej Ukrainie i ludziom, którzy uciekają z tego kraju. Ponieważ jesteśmy sąsiadami bezpośrednimi Ukrainy, mamy bardzo dobre kontakty z Rotary ukraińskim, bo również na Ukrainie działają kluby Rotary. Staramy się tą pomoc jak najefektywniej wykorzystać, jak najefektywniej skierować tam, gdzie ona jest najbardziej potrzebna. Datki są różnego rodzaju. Nasz dystrykt wygospodarował już dzięki pomocy innych rotarian z zagranicy ponad 1 000 000 złotych. Te środki ciągle jeszcze napływają. Dzięki Rotary i dzięki naszym relacjom i bardzo dobrym powiązaniom staramy się te środki skierować właśnie tam, gdzie one są potrzebne. I to nasze dzisiejsze spotkanie jest takim tego przykładem. Rotarianin Zbyszek ze Stanów Zjednoczonych, prawda, z korzeniami bardzo głębokimi w Białej Podlaskiej, postanowił pomóc i efekty już są i będą jeszcze lepsze. Rotary jest tutaj gwarantem, że one naprawdę będą dobrze wykorzystane, bo będziemy śledzili z uwagą, jak one są wykorzystywane i w miarę potrzeby będziemy jeszcze dokładali dalsze cegiełki, żeby ta pomoc była jeszcze szersza, jeszcze efektywniejsza. Mamy tutaj czek na kwotę 60 tysięcy złotych i po ustaleniach z Urzędem Miasta już wcześniejszych ta kwota zostanie spożytkowana na zakup pożytecznego samochodu, który będzie służył Białej Podlaskiej jako samochód do przewozu, transportu osób niepełnosprawnych, uchodźców z Ukrainy, będących na terenie samorządu, Urzędu Miasta, czy też terenu miasta. I ten samochód już jest w trakcie zakupu. Jest ustalony, jaki ma być samochód tutaj z Państwem i on zostanie przekazany Państwu. Dzisiaj jest 3. Jeśli będzie więcej, to oczywiście dopłacimy, jak tam będą jakieś niuanse, ale to jest minimum kwoty, którą przekazujemy teraz. Na pewno przed nami jeszcze dużo czasu i to nie jest ostatnia rzecz, którą Rotary zrobi dla tego miasta, jak zawsze. Także dzisiaj na pana ręce, panie prezydencie, wspólnie ze Zbyszkiem Hamerskim, który mamy dzisiaj gości również ze Stanów Zjednoczonych, czyli to jest Rotary Club w Portland, Oregon. Zbyszek Hamerski, nasz rodak, bielszczanin, mieszkający w Stanach, działający w Rotary. Więc to dzięki jego inicjatywie to wszystko się dzieje, bo wczoraj byliśmy w starostwie, dzisiaj tutaj to jeszcze nie jest koniec spotkań różnych innych czynności w tym zakresie. Także Zbyszku, jeśli mogę, to przekażę tobie też rzek, żebyś go wręczył osobiście, bo to jest od was inicjatywa. Bardzo proszę. Bardzo proszę, panie prezydencie, z największą przyjemnością, z szacunkiem. To jest to, co mogliśmy zrobić dla Białej Podlaskiej. Ponieważ jestem tu urodzony oczywiście, więc jestem majeczką głowy. Miejmy nadzieję, że to nie jest ostatni czek, który przekażemy. Nie będziemy tego faktu ukrywali jako tajemnicy, że pan Zbyszek jest synem pani Eli Haberskiej, zasłużonych dla miasta Białopodlaska. Dziękuję. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele z klubu Rotary Białej Podlaski i ze Stanów Zjednoczonych, chciałbym w imieniu mieszkańców miasta i naszych przyjaciół z Ukrainy, których gościmy, okazując im tę płynącą z potrzeby serca pomoc, bardzo serdecznie podziękować za wasz hojny dar serca, za waszą stałą gotowość, bo nie jest to pierwszy przykład pomocy, jaką świadczycie lokalnej społeczności. Ten czyn bardzo dużo waży w sferze symbolicznej, bo są to bardzo istotne pieniądze, które pozwolą zabezpieczyć jedną z najistotniejszych potrzeb. Wśród osób, które przyjeżdżają do nas z Ukrainy, są osoby z najróżniejszymi potrzebami. Wśród nich także osoby dotknięte niepełnosprawnością i posiadane przez miasto zasoby. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej mamy samochód do przewożenia osób z niepełnosprawnościami. Czasem okazują się po prostu niewystarczające, więc wasz hojny dar jest wyjściem naprzeciw tym bardzo pilnym, palącym potrzebom. Z ogromną wdzięcznością jeszcze raz chcę to podkreślić w imieniu całej białej społeczności. Dziękuję wam za tą życzliwość. Wypowiem się o wrażeniu mieszkańca miasta, nie tylko prezydenta, Zbyszku. Jest czymś niesamowitym, że te więzi lokalne, ta przynależność do
własnego matycznego miejsca na świecie jest tak silna, że nawet spędzając swoje życie za oceanem, czułeś się zobowiązany wobec białej społeczności, że tam sławisz jej dobre imię, bo będąc takim ambasadorem, osobistą postawą przyczyniłeś się do tego, że to właśnie do Białej Podlaskiej swoją pomoc skierowali przyjaciele z Rotary w Stanach Zjednoczonych. Jesteśmy ogromnie wdzięczni.